Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zmierzam na kolejną realizację magazynu energii, tym razem pod Kraków. No, kolejny inwestor się przekonał do opuszczenia szyków Tauronu, przechodzi na off-grid i tak ma być. Także zostańcie, oglądajcie, zobaczycie jaki fajny magazyn powstaje i jak bardzo jest to przyszłościowa instalacja. Zapraszam. No to jesteśmy na kolejnej realizacji magazynu energii. Oczywiście na Wiktronie. Będziemy do niego dopinać fotowoltaikę. Mamy tu istniejący falownik Froniusa i oczywiście istniejącą instalację fotowoltaiczną na dachu. Natomiast system, który tworzymy, to będzie system oparty o 5 akumulatorów Pilontech US5000 oraz 3 jednostki Victron Multi Plus 2 10000 VA. Już właśnie tutaj najlepsza na świecie ekipa pracuje. Laserek świeci. Odmierzamy sobie miejsce pod powierzchnię falowniczków. Tutaj dwie szafy, jedna, druga. Będą w nich akumulatory. 5 akumulatorków. Oczywiście. Już komunikacyjnie. Przez Wi-Fi. Tak, komunikacyjnie przez Wi-Fi, tak. Kablowo przez Wi-Fi. No i bardzo ładnie. Mamy już odmierzone elegancko, w których miejscach będą falowniczki wisiały. I właśnie tradycyjnie płytki, odwiert w płytkach. Od szablonu, żeby było równiutko. Słuchajcie, wieszamy. Pranie. Pranie, tak jest. Pranie! Panie! Panie, ciężkie pranie! Dużo wody w tym praniu. Czekaj, dobra, zaraz tego trzeba ustawić. No teraz trzeba go ustawić tylko. Czekaj, przestań go do ściany. Dokładnie. Teraz go do góry. Odstał go trochę. Ale zostawić, czekaj. No jakby tak nie sięgnę. Wyciśnij górę. Dobra, on już wisi. Dobra, teraz tego tylko trzeba ustawić. Trzy krowy powieszone, nie? Trzy odważniki. Tak, multiplusy są cięższe od quattro, jakby ktoś pytał. Także to jest tylko dziesiąteczka, a może prawie tyle co piętnastka. No ale dobra, dał radę. Falowniczki nam wiszą elegancko, to bierzemy się za montaż korytek. Jak tu słychać już, wiercenie zaczyna odchodzić. O właśnie, lecimy z drogami kablowymi. O, i tu mamy już pierwsze korytko pod spodem. Dalej proszę, trasa kablowa, tam sobie przejdziemy dalej. A tutaj oczywiście taki system podwieszany na dwóch gwintach. Przejście na ścianę i do szaf. Tu oczywiście busbary. No a z tamtej strony lecimy sobie dalej trasą. Tu długie dosyć trasy wychodzą niestety, ale nic nie poradzimy. Tak to już wygląda. Tu schodzimy sobie później w dół. Kawał drogi i przez ścianę się musi na prawo przewrócić do rozdzielni głównej. Tutaj sobie wyjdziemy. Z tej strony musimy pójść do góry korytem, założyć naszą rozdzielnię. Fotowoltaikę podłączyć i tu mamy rozdzielnię główną, gdzie będziemy musieli rozpuć niestety kabel główny, żeby się nawiązać właśnie do systemu wiktronowskiego. Dobra.
i basbary zamontowane. Będzie można się niebawem brać już za odmierzanie przewodów. I tu nad tymi basbarami i przy korytku mamy też taką małą rozdzielnię zamontowaną. Ona będzie przygotowana, jakby typowo jest zamontowana po to, aby zamontować w niej fuzy, czyli właśnie zabezpieczenia, właśnie po to, żeby ochronić falowniki przed ewentualnym przepięciem, zwarciem. W przypadku multiplusów, jak widzicie, podstawowa różnica pomiędzy nimi a falownikami quattro jest taka, że one mają tylko jedno wejście AC in. Mają dwa wejścia, AC out 1, AC out 2, ale tylko jedno wejście. W związku z czym w przypadku agregatu trzeba kombinować i dorabiać dodatkową podrozdzielnię, żeby to wszystko ładnie obsłużyć. Ale dzięki temu są to falowniki nieco tańsze od quattro. No i co? I bierzemy się za kabelki. Odmierzanie przewodów DC, zarabianie końcóweczek, a troszeczkę tego jest, bo tu 2×50 kwadrat na każdy biegun falownika. Spore odcinki. Tak jakoś wyszło, także do roboty. No i mamy już kabelki. Jest ich troszeczkę tutaj. Andrzej już opalarką koszulki termokruczliwe zarabia. Złączamy, za chwilę będziemy je układać i podłączać do inwerterów. No i jak widzicie, właśnie Andrzej z Grzesiem tutaj pierwsze przewody DC, zarówno datnie, jak i ujemne, układają w korycie z pierwszego falownika i prowadzą je po wcześniej wykonanych drogach kablowych. I jeżeli chodzi o biegun ujemny, to bezpośrednio do busbara, a biegun dodatni poprzez fuzy też do busbara. I po krótkiej chwili, czyli tak naprawdę po 2-3 godzinach, już wszystkie przewody DC mamy przygotowane, przymocowane, rozciągnięte, więc czas podłączać baterie. No i właśnie chwilkę się teraz bawię z montażem przewodów bezpośrednio z baterii Pilotech. Muszę je tam odpowiednio poukładać w szafie i oczywiście poprzykręcać do wcześniej zainstalowanych busbarów, tak aby szafa oczywiście mogła od ściany być odsuwana, tak żeby wszystko mogło być spięte, aby falowniki mogły być zasilane w off-gridzie bezpośrednio z baterii. To lecimy z bezpiecznikami DC na 400 amperów, czyli fuzy do połączenia przewodów. Taki 400 amperowy bezpieczniczek. Montujemy. No, przykręcone. To dzisiaj zaczynamy kablowanie części AC z naszych falowniczków. Prosto do rozdzielni, musimy poskładać rozdzielnie, skonfigurować oczywiście cały system. No i mam nadzieję, że uda się już tę robotę zakończyć i będzie to odpalone i gotowe do oddania inwestorowi jako działający system produkcyjny. No i co, można by rzec, że w zasadzie powtórka z rozrywki, z tą niewielką różnicą, że w tej chwili tutaj chłopaki właśnie układają już przewody, ale tym razem nie DC, tylko AC. I tak samo jak i przy przewodach DC, tak i tutaj montujemy okablowanie do każdego falownika. Tyle, że tu stosujemy już przewody 3×10 mm² na każdą jednostkę, zarówno dla wejścia, jak i dla wyjścia. I prowadzimy sobie je właśnie tymi wcześniej wykonanymi trasami kablowymi bezpośrednio w miejsce, w którym mamy już przygotowaną naszą rozdzielnię i wszystkie zabezpieczenia od wykonywanego systemu. No i dobra, i leci opalanie termokurczy na przewodach przy Victronikach. Już wszystkie są pozarabiane. I za chwilkę będziemy je podłączać i robić rozdzielnie. No i dobra, i po podłączeniu oczywiście części AC in, AC out w każdym falowniczku i oczywiście uziemienia, bierzemy się
za uziemienie od bateryjek. Trzeba będzie je tam w szynie głównej poupinać do rozdzielni. No, oczywiście później sobie tutaj ładnie podłączymy do szafy, do wspólnego uziemienia. Pewnie się zastanawiacie, czemu tak ciemno. A no właśnie, rozdzielnię główną rozpinamy, WLZ wyłączony i przepinamy przyjście tutaj zasilania awaryjnie pod hybrydę do naszej rozdzielki. Także chwilkę to zajmie, po czym będziemy robić testy, jak ten cały system nam będzie działał. Tu takie kabliska wyprute, ładne. Trzeba je będzie wyciągnąć, tu już bruzda wykuta. I za chwilkę pójdziemy do naszych zabezpieczeń przedwiktronowych. Wylaz pytąg. Sztywne, kurde, takie. Pytąg nietoperza. Pytąg nietoperza. No to zasilanie załączone, w tej chwili włączamy baterie i zobaczymy, czy nam to wszystko ruszy. Na razie jesteśmy na bypassie, po czym przepniemy się na zasilanie przez Victrona, a potem zrobimy off-grid. Po kolei. Teraz stałe. A nie wiedziałem. Dobra. Stałe to będzie. Poczekaj, za chwilkę będziemy mieli, niech się odpalą. Możemy się naładować kondensatory, także chwileczkę. Dobra, baterie się uruchomiły. Ok, to co, załączamy palowniczki. Jedyneczka. Dwójeczka. I trójeczka. Zobaczymy zaraz. Poszły. Styczniki przetestowane. Za chwilę będą się synchronizowały z siecią. Zobaczmy, jak to wygląda na wyświetlaczu. Śrubokręta. Ja się zakręcam. Aha, ok. Za chwilkę powinno wykryć Victrona i powinno nam wykryć Pajlonteka. Jest Multi Plus, jest Pajlontek. Mamy 39%, dobrze. Fotowoltaika wystartowała, jak widać Fronius. Na razie 50 W, ale już mamy godzinę 16. Właśnie się synchronizowały falowniki z siecią. Leci, ładuje nam baterię. 17 kW w tej chwili z sieci. Elegancko, do baterii 15 kW. Bardzo fajnie. No i moi drodzy, jak widzieliście, system ruszył, więc teraz oczywiście czas na testy. Trzeba będzie to rozpiąć, zobaczymy, jak nam się Victroniki przełączają na zasilanie wyspowe i czy nam to wszystko ruszy tak, jak potrzeba. Przez ten czas, który tutaj czekaliśmy chwileczkę, już nam się bateryjki zdążyły doładować. Mamy w tej chwili 86%, jeszcze się ładują. Andrzejku, czy ja się mogę prosić o wyłączenie zasilania? Tak, żebyśmy zobaczyli, jak nam przejdzie na off-grid i że się wszystko utrzyma. Pyk! Strzeliły. Zobaczcie, zniknęła sieć, światełko nawet nie mrugnęło. I bardzo ładnie lecimy z baterii. 6 kW w tej chwili, 6700. Bez najmniejszego problemu. Palowniczki przeszły na zasilanie wyspowe. I system działa. Bateryjki. Oddają energię, tu szafy już poustawiane. Pozamykane wszystko. Cerbo funkcjonuje. I podsumowując, moi drodzy, co my tu mamy? Mamy oczywiście trzy falowniki Multi Plus 2. Każdy o mocy 10 kV, czyli łącznie trójfazowo mamy system 30 kV, czyli inaczej mówiąc 24 kW mocy czynnej ciągłej. Mamy magazyn energii, 5 akumulatorów Pajlontek US5000, czyli łącznie mamy 24 kW pojemności brutto, netto dostępnej 22,5 kWh. Jak widzicie, system działa. Andrzejku, czy możesz załączyć nam w tej chwili z potem zasilanie? Za chwilkę powinny nam się styczniki tutaj przetestować. I po krótkiej chwili, jak system twierdzi, że wszystko jest ok, o właśnie, jak słychać,
to oczywiście powinien nam się z siecią zsynchronizować. To w przypadku Quattro się odbywa szybciej, w przypadku Multi Plusa trwa troszeczkę dłużej, natomiast potrzeba poczekać, żeby nam się zsynchronizowały, żeby nam baterie doładowały do 100%, po czym zostawimy je tutaj na idealne zbalansowanie, mniej więcej do 2-3 mV. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało ogólnie, całościowo. Natomiast co jest tutaj najistotniejsze? No to, że jest kolejny system, którego nigdzie nikomu nie zgłaszamy. Tauron o tym nic nie wie i nie będzie wiedział. System nie będzie oddawał energii do sieci w żaden sposób. I to jest właśnie piękne. To jest wolność. Także słuchajcie, jeśli tego typu materiały Was interesują, to oczywiście polecam też temat i film odnośnie tego, że nie trzeba zgłaszać magazynów i fotowoltaiki, jeżeli ona nic do sieci nie oddaje. A Was bardzo serdecznie oczywiście proszę o łapeczki w górę, liczne komentarze, subskrypcje i do zobaczenia następnym razem. Właśnie widzieliście, falowniki się synchronizowały z siecią i ponownie system ładuje nam akumulatory.